Jutrzmano, z tej strony Rox, jak witam w pierwszym odcinku na moim kanale z serii Roblox News. Dzisiaj mam dla was kilka informacji o evencie Metaverse Champions, nowych grze Hadesiaka i kozackim trofeum dla deweloperów. Jednak zanim przejdziemy do odcinka, to mam dla was konkurs na 139 Robuxów, ponieważ tyle apek zostawiliście pod poprzednim filmem. Żeby wygrać, wystarczy zostawić suba, dzwonę, łapkę w górę, napisać swój nick do Robloxa w komentarzu i dołączyć do grupy Raki Roxa na Robloxie. To tyle, życzę wam powodzenia, a my słuchajcie, już lecimy do odcinka. Zacznijmy może od aktualnie trwającego w Robloxie eventu Metaverse Champions, w którym już teraz będziecie zdobyć skrzynkę za czwarty tydzień. Jeżeli macie 3 poprzednie, to pod koniec otrzymacie darmową postać. Oczywiście macie szansę otrzymać aż 4 postacie, no ale to już wasza sprawa, zależy ile zrobiliście tych skrzynek. Ja tam tego nie robiłem, macie napisać, czy wy to robiliście. Jeżeli natomiast tego nie robiliście, to spokojnie ma dla was inną opcję, czyli darmowe jajko do zdobycia w kilka minut. Oczywiście zostawiam wam link do filmu, w którym macie pokazane, jak je dokładnie zdobyć. Jest to prawdopodobnie takie nawiązanie do Ekanta, którego w tym roku zastąpił ten event. Macie też przy okazji napisać w komentarzu, który event wolicie, czy Ekant, czy ten Metaverse. To moim zdaniem Ekant był lepszy, ale jak to woli. A jak już jesteśmy przy pisaniu, to aktualnie na ekranie wyświetlają wam się kody na darmowe itemki do Robloxa, które są już sobie do zdobycia od kilku tygodni, no ale postanowiłem je tu dać jako taką małą przerwę. Oczywiście jak ich jeszcze nie użyliście, bo pewnie większość z was ich użyła, żeby je wpisać, wklikcie na stronę Roblox Promo Codes, link macie w opisie i tam wpisujecie te kody, otrzymujecie itemki, które aktualnie macie na ekranie. Może wam się spodobają, może nie, zawsze coś darmowego. A teraz część odcinka, która na pewno zaciekawi większość twórców gier na Robloxie, ponieważ kilka dni temu na Dev Forum otrzymaliśmy informację o trzeciej nagrodzie dla deweloperów. Dla przypomnienia, pierwszą nagrodą była Robloxowa paczka z bluzą, plecakiem i innymi rzeczami. Otrzymywały ją osoby, które zarobiły już na grach 40 milionów robuxów. Drugą nagrodą są korony za mało, czyli miesięcznie aktywni użytkownicy na waszych grach. A z tego co widziałem, to już niektórzy otrzymali złotą koronę, możecie się pochwalić, czy wy dostaliście. A jak nie, to słuchajcie, jeszcze szansa, że pozostałe również zostaną rozdane za jakiś czas. Aktualnie na ekranie macie wszystkie pokazane. Ja osobiście czekam na kilka z nich, mam nadzieję, że je dostanę jak najszybciej, bo serio mi się podobają. Myślę, że to jest jedna z lepszych opcji dla deweloperów, bo serio, chyba czegoś jeszcze takiego na Robloxie nie było. Ja czekam, napiszę, czy wy czekacie. A my słuchajcie, już przejdźmy do tematu odcinka, czyli trofeum, które za łatwe do zdobycia to nie jest, ale mega mi się podoba pomysł tego. Działa to tak, że w zależności od przegranych ilości godzin przez graczy na waszej grze, zdobywacie coraz lepsze kamienie milowe, a na końcu wygląda tak, jak aktualnie widzicie na ekranie. Niestety minus tego jest taki, że pierwszy stopień zaczyna się od 10 milionów godzin, co jest mega ogromne, no ale wiadomo, wiecie, to nie jest za tanie, żeby wam to wysłać, stworzyć to. Mi trochę do tego brakuje, mam nadzieję, że uda mi się to kiedyś zdobyć. Osobom, które robią gry, to oczywiście wam też tego życzę. No i jeżeli chcecie sprawdzić, jak to u was wygląda, to po prostu wchodzicie na stronę waszej gry, klikacie te trzy kropki takie w prawym górnym, tam włączacie developer stats, zjeżdżacie na sam dół tej listy, przy okazji ustawcie sobie na myśli, że statystyki, no i słuchajcie, tam na dole macie data table, klikacie to, no i teraz wystarczy, że pomnożycie sobie liczbę wizyt przez liczbę czasu średniej wizyty, czy jakoś tak to się nazywa. Następnie podzielcie to wszystko przez 60. Dla porównania, na ekranie właśnie wstawiam wam statystyki z Rebel Champions. Z tego co obliczałem, to jest to 1,5 miliona godzin, więc to naprawdę dużo mi jeszcze brakuje w sumie. No ale może uda mi się to zdobyć z waszą pomocą, zobaczymy. A jak już jesteśmy przy tworzeniu gier, to warto powiedzieć o nowej grze polskiego youtubera Hadesiaka, która swoją premierę miała w dzień, kiedy to nagrywa, 7 maja. Gierka nazywa się Dunk Dealer Tycoon. Uznałem, że sobie trochę pogram, pograłem chwilę, no i w sumie nie jest jakaś najgorsza. Na początku jest trochę nudno, ale później kupujecie sobie auto i możecie sprzedać broń, co jest moim zdaniem mega ciekawą opcją. I może jak ta gierka będzie kiedyś update'owana, to sobie w nią zagramy, nie wiem, zobaczę jeszcze. Oczywiście zostawię wam link do niej w opisie i sami będziecie mogli zagrać i ocenić. A na koniec tego odcinka mam dobrą informację dla Xboxowych graczy, ponieważ od teraz, aby grać w Robloxa, nie potrzebuje żadnej subskrypcji Xbox Live Gold. Po prostu wbijacie sobie i macie. Mam nadzieję, że ta zmiana przyciągnie wielu konsolowych graczy. A to był już daty z tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Macie też na przykład komentarzu, czy właśnie takie odcinki wam się podobają. Jeżeli macie jakieś newsy, które mogę dać w kolejnym odcinku, to możecie do mnie pisać na Discordzie. No i oczywiście też was zapraszam na mój serwer Discord. Tak samo zapraszam was na Instagrama i do grupki Oxowej. W opisie też macie link do Motyda, który również nagrywa Roblox, jest tylko trochę w inny stylu. Też was zapraszam do niego. A my słuchajcie, już widzimy się w kolejnym odcinku, więc zobaczcie, trzymajcie się, cześć!